Tu jesteśmy w bardzo fajnych okolicznościach przyrody i nagrywam timelapsy tutaj na plaży z takim fajnym widoczkiem, więc zaraz będziecie mogli wy na filmie zaraz obejrzeć efekt, a ja trochę później będę musiał jeszcze nad tym posiedzieć, zmontować, złączyć wszystkie zdjęcia. Ustawiłem teraz jedno zdjęcie co sekundę. No i nie wiem, pewnie z 5 minut co najmniej musimy tutaj posiedzieć, jak nie z 10, żeby zebrać odpowiednią długość timelapsy. Też jest baza windsurfingowa. Byłem się tutaj dowiedzieć, ile kosztują windsurfingi. To tutaj kosztuje 500 batów za godzinę. 500 batów za godzinę. Jeżeli się wykupi ile? 5 godzin. Tak, 5 godzin jest za 2000 batów, czyli wychodzi po 400 batów godzina. A jak się wykupi 10 godzin, to wychodzi po 300 batów, czyli 3000 za 10 godzin, więc już całkiem fajne ceny. No i też pan, który to oferuje, taki był, sprawiał wrażenie mniej cwaniakowatego, takiego po prostu zwykłego, prostego człowieka, fajnego, u którego nie będę się obawiał, jeżeli tutaj przyjdę i sobie wypożyczę sprzęt, więc myślę, że muszę się któregoś dnia w końcu zebrać i tutaj przyjść na ten windsurfing. I właśnie to miejsce mi się bardziej podoba niż tam. A tutaj są też, z tego co widzę, tam są prysznice albo toalety. Tak, toilet. Toilet i shower. Więc jest tu jeszcze kilka innych miejsc z toaletami. Wszędzie toaleta 5 batów. Aha. A shower 15. Tutaj, tak jak widzicie, są toalety. Toaleta 5 batów, czyli 50 groszy, shower 15 batów. Sorry. Ale to już wcześniej pokazywałem, ale teraz mi się tak skojarzyło, bo byliśmy w wakacje w Polsce, na przykład w Mikołajkach. I dla porównania, jakie tam są ceny toalety w Mikołajkach, takich żeglarskich przy porcie, to toaleta kosztuje chyba 2 czy 3 złote. Shower, prysznic kosztuje już chyba 10 zł, czy nawet 15 w niektórych miejscach. No to chore ceny już. Jak ostatni raz byłem na żaglach, nie wiem, ze 3 lata temu, ze 4 lata temu, to prysznice były po 8, maksymalnie 10 zł. Toaleta po złotówkę, po 2 zł. No ceny naprawdę w Polsce rosną, bo mówię o cenach takich toalet, na przykład w Mikołajkach. Ile? Bo 10-15 zł były prysznice. Prysznice 15 zł w Giżycku czy Mikołajkach. Mi to już jest trochę przesada. No. Więc taka moja obserwacja, porównanie do Polski. O, idziemy dalej szukać jakiegoś pokoju dla Patryka i Moniki. Tutaj jest jakiś Sunlight Hotel. Zaraz dowiemy się, jakie tu są ceny. To wygląda trochę lepiej, więc może być trochę drożej. O, tu nie ma wejścia. Gdzieś indziej musi być wejście. Hi. This is a hotel reception? Yeah. Here? With women. You can back. Hi. Do you have free rooms from weekend? From Friday to Sunday? Yes. How much is it? What is the price for a room? 700 baht. 700? Yeah. Do you have free room to see now? Yes.
Can we see? Yeah. Because this is for our friends. And za 700, więc nie jest tak źle też. A więc tutaj ma pani wolny pokój za 700. I co chwilę czekamy i zaraz pójdziemy go oglądać. Aha, standard room, superior. Idziemy zobaczyć dwa pokoje, jeden tańszy za 700 i drugi droższy za 1100 chyba, czy 1200, czy 1500, nie zrozumiałem do końca. Raczej myślę, że będzie tańszy. This is this 700. Czyli to jest ten tańszy. Łóżko, jak tu wygląda łóżko? Sprężynowe, ale dosyć wygodne. Jest lodówka, jest telewizor. Łazienka. O, akceptowalna. I wyjście na balkonik. O, całkiem przyjemnie. Jest widok na morze. Jesteśmy na takim piętrze. Czyli to jest chyba ten tańszy. Jest jeszcze też wiatrak. Okej. Okay. Nie za ciekawie to wygląda materac. A idziemy teraz do tego droższego pokoju. O, ten jest większy pokój. Tutaj całkiem fajnie zrobione. O, łazienka też dużo wyższy standard. Łazienka też jest tutaj całkiem fajnie. No, fajnie. Łóżko tutaj dużo lepiej wygląda, ładnie przygotowane. I balkonik. No, trochę bliżej morza, ładniejszy widok. No, troszeczkę lepszy standard. Very nice. Do you have maybe a business card? How are you? 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 Okay, open up. Więc dostaliśmy tutaj, nie ma pan wizytówki, tylko dostaliśmy na kartce zapisane nazwę i numer telefonu. No, te materace rzeczywiście nie były najlepsze. Pani chyba do pracy właśnie szła. Tu jeszcze tak jest mnóstwo takich właśnie włocznych uliczek od tej głównej Yongtian. I tutaj też w wielu miejscach są pokoje, więc spytamy się w kilku miejscach, jak to wygląda. Hello. Do you have
three rooms for weekend from for weekend Friday, Saturday to Sunday. Friday, Saturday. So two nights. Full. Okay. Open cup. Hello, Sawadika. You have three rooms for weekend, from Friday evening to Sunday, so two nights. From Saturday to from Friday to Saturday to Sunday. Okay. So we have so from 15 to 16 to 17 check in, check out, check in, check out. This is Friday. Poland. Poland. Yeah. Okay. Kopun Cup. Welcome. Where you are? Kopun Cup. Jamil. Where? Here? Ah, okay. Kopun Cup. Sawadi Cup. Do you have free room? But not from today, but from Friday. Check in Friday, check out Sunday. Can we see the room? Okay. Sorry? Only you? It's for our friends, two people. Have a two bed. Twin. Two bed. Five or. O, jakie schody. O, ten to kiepski. Small room. Small room, okay. So we have bed. Jest lodówka. A, the air condition is working, yeah? Yeah. Okay. Łazienka całkiem w porządku, jak na te warunki. I coś tu jeszcze mamy. Aha. Tutaj nic ciekawego nie ma. Tylko jeszcze jakaś szafa. This is the only one room or you have other room? Have all. Aha, okay. Jeszcze coś innego. Room is
Jeszcze wyżej. O, ten powinien być lepszy. O, oh, much better, yeah. Big window. Jak tutaj łóżko? Teraz na ulicę. W tamtą stronę. A, i tutaj jest widok na morze. I do sąsiadów. O, hello, Kasia! 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 Pomachaj! No, więc Kasia na pewno... A, cable TV, freezer, air condition, yeah. Okay. And how much this room? 600. Okay, łazienka też w miarę, w miarę. And this cheap room, this small room, how much? 500, aha, okay. Yeah, it's quite nice. Sawadee kap. Do you have free room from check-in Friday, check-out Sunday? This price for 1.9. Uh-huh. Friday. Yeah, check-in and check-out Sunday. Yeah, that's right. Cheap one? The cheap? Yeah. This fruit discount 20% discount. Uh-huh. So now it's 700 now? Yes. Okay. So you have free room for a weekend, yeah? Mm-hmm. You have room check-in Friday, check-out Sunday, yeah? You have? Have. Can we see room? 700 baht now, cannot see room, have people in room. Mm-hmm. Ah, this is this cheap one, yeah? And can we see this more expensive, this better one? Yes, this. Uh-huh. And this 1,002. Mm-hmm. This side big 1,500. Uh-huh. Can we see this now? Tak? No. Tanya? Tak. Can we see? Tak? Idziemy z panią zobaczyć, bo niestety tego tańszego, ten tańszy jest, nie ma teraz dostępnego, ale idziemy zobaczyć ten droższy. Po zdjęciach wyglądało naprawdę ekstra. Very nice. Wow, fajny ten pokój. Tak bardziej hotelowo. No, jest całkiem w porządku. Jest nawet kącik kuchenny. Co my tutaj mamy? Balkonik. Aha, taki mały balkonik. Łóżko wygodne, o, łóżko wygodne. A, ten pokój bardzo sympatyczny. This is 1,200. Okay. Is there a breakfast included? Aha. Czyli mamy tu jeszcze śniadanie w cenie. O, okay. So this... Aha. This
700 baht, not happy. Yeah, yeah. But you have no 4C, but you have for check-in on Friday, yeah? Yeah. Friday. Today you book room, you no book room. I'm not sure what happened. Yeah, yeah, yeah. But it's not for me, for my friends. So I need to ask them. Okay. Whoa. Sorry. Okay. To się wygląda w porządku. Some room have a con. Yeah, yeah. Some room ah, okay. And for this weekend, you have with balcony or no balcony? We have that. Yes. Have okay. Balcony room here. Aha, okay. Yeah. That I'm not sure if you know Buddha. Yeah, yeah, yeah. I know. I see. Okay. Kapun kap. No, tak jak widzieliście, ten pokój za 1200 batów, naprawdę fajny, taki, wiesz, taka kawalereczka, takie malutkie studio, dosyć wąski, ale jest w miarę nowocześnie urządzony, łazienka w porządku, nawet taki kącik kuchenny z umywalką, z mikrofalą. Co tam jest? Kupmy sobie takie same spodenki, krótkie czy długie. Więc no, w sumie nawet nie spytałem do końca, jaki budżet chce Patryk. No ale to będzie miał budżet od 500 do 1200. Mi się podobał ten pierwszy, co oglądaliśmy. No, nawet w porządku był. Jedziemy? Aha. Nie dojdę. Więc wystarczy na razie oglądania. O, akurat pojechał nam badbus. O, zaraz poczekamy na następny. O, jedzie następny już badbus. O, sami jedziemy. No, ale luksus, normalnie. A przed nami pojechał. Nie wiem, 150 metrów przed nami jedzie. No. Po piciu musimy jeździć. Aha. No więc zobaczyliście, jak tu wygląda szukanie mieszkania. Gdybyśmy w tej chwili przyjechali po prostu, dopiero przyjechali do Pattayi z bagażem, no bylibyśmy z plecakami czy z walizkami, byśmy pochodzili sobie. Dobrym sposobem jest na przykład jedną osobę oddelegować i zostawić w jednym miejscu, żeby sobie posiedziała z bagażami. A druga osoba potem sobie chodzi i szuka, więc to jest taka dobra strategia, żeby się nie namęczyć, nie nanosić ubrań, znaczy ubrań, bagaży. I mielibyśmy mieszkanie do mieszkania, nie wiem, 15 minut można tutaj znaleźć po prostu, przyjeżdżając tutaj, zatrzymając się tutaj, wysiadając, po 15 minutach mamy pokój. Jest fajna miejscówka, no. Mi się najątkiem podoba. Bardzo fajnie. Właśnie można powiedzieć, że Pattaya ogólnie się podoba. Ja nie lubię miast. No i pozbieraliśmy telefony, pozbieraliśmy miejscówki, biznes kardy i przekażę to Patrykowi i sobie może coś wybierze. No jeszcze mogę sobie pokazać, jak jest w serwisie. No popsuty dzwonek. Ostatnio pytaliście się, ile kosztuje przejazd badbusem. To kosztuje 10 batów od osoby. Niezależnie od dystansu, 10 batów od osoby. Chociaż gdzieś czytałem, że są jakieś trasy, gdzie życzą sobie 20 batów. Ale to w sumie nie wiem gdzie. Dobra, jest tutaj czerwone światło. Więc idziemy. O, ale tutaj trzeba uważać, bo stamtąd jadą. Czym prędzej uciekamy do domu, bo jest po prostu takie słońce, że aż pali. Jest kapelusz po prostu... nawet nie pomaga. No, jest aż po prostu niedobrze się robi z tego gorąca. Ja też mam czapkę właśnie przed słońcem, ale dzisiaj masakrycznie pali, więc idziemy się schować do klimatyzacji.
dzisiaj kolację jemy w tym samym miejscu, co śniadanie. Kasia już w sumie połowę zjadła, miała nawet chyba więcej, miała ogromną somtam sałatkę. Kasia bardzo ją lubi, tak? Ja mam wieprzowinę z warzywami smażonymi słodko-kwaśnym sosie. Też ogromna porcja. Jest bardzo pyszna. Jesteśmy w tym samym miejscu, co byliśmy rano na śniadaniu. Jest tu bardzo fajnie, smacznie. I zrobimy degustację wieprzowinki. O, to jest po prostu przepyszne. To jest to wyśmienite. Ten sos ma taki intensywny, no taki zauważalny smak ananasa i ogórka. Jest po prostu przepyszne. Smacznego.